W miniony weekend na ślubnym kobiercu stanął młodszy syn Beatyszydło, 56L. Uwaga wielu zwróciło imię wybranki 25-letniego Błażeja. W sobotę 27 lipca w podkrakowskiej Alwernii odbyła się wyjątkowa uroczystość. Reklama na ślubnym kobiercu stanął bowiem syn byłej premier, a obecnie, europosłanki PiS. Wydarzenie to utrzymywane było w ogromnej tajemnicy przed mediami. Nie do końca to się jednak udało. Gazeta Krakowska dotarła do szczegółów tego jakże ważnego wydarzenia w rodzinie Szydło. Sobotnia uroczystość odbyła się w urokliwym kościele Walwerni. Na ślubie zjawiło się sporo osób. Niewielu było polityków PIS. Obecni byli między innymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz marszałek senatu Stanisław Karczewski, donosi gazeta. Pani premier nie ukrywa, że marzy o wnukach. Starszy syn, został księdzem, więc cała nadzieja w młodszym Błażeju. Po ślubie nic już nie stoi, na przeszkodzie. Na koniec coś, co powinno wywołać uśmiech. Wybranka syna Szydłomana, imię Beata. Redakcja Pomponika życzy małżonkom szczęścia na nowej drodze życia.